Cześć wszystkim z tej strony, Adik, witam was w kolejnym odcinku z gry The Last of Us 2. Kontynuujemy. Teraz się znowu zaczęło to jakby wizja, taki sen jej powrotu do te 4 lata wstecz. Nie wiem, co to dokładnie jest, no ale coś w tym stylu. Więc lecimy. Zobaczyć, o co chodzi. Te korytarze szpitala. To jest cały czas ten sam korytarz, tylko właśnie co tutaj się dzieje teraz? Owen? To tylko ja. Czemu jeszcze nie śpisz? Zmieniłam bandaże Jary. Nie do wiary, że już wstała. Cóż, blizny są twarde. O co się kłócą? Nie, pieprz się, Jara! Ciebie bym nie zostawił! Lew nie chce opuścić Seattle. Owen zaprosił ich do Santa Barbara. To w stylu Owena. Myślałam, że wybijesz mu to z głowy. Właściwie to idę z nim. Ale bez ciebie. Co? Może nabrałaś go z tymi dzieciakami. Ale nie mnie. Na co niby nabrałam? Najlepszy łowca Isaaca jakimś cudem zmienił zdanie. I wcale nie chodzi o Owena, prawda? Nie zawsze robiłam to, co trzeba. Jesteś zdzirą, Abby. Zawsze byłaś. Mam cię dość. Chcesz pomóc tym dzieciakom? Zostaw je w spokoju, zanim je wyruchasz. Fajna koszulka. Nic ci nie jest? Jak twoja ręka? No, lepiej niż rana. Przekonałaś Lewa? Przekonam. Okay. Pomożesz mi go szukać. Okej, okay. To szukamy lewo.
Jak ona tak cały czas będzie gwizdała, to coś czuję, że prędzej przyjdzie Owen z bronią niż... Uwielbia rekiny, ale nie znosi oceanu. Mhm. Otworzył się przed tobą. Połączył nas wspólny strach przed śmiercią. Słyszałaś to? Lew! Jesteś tam? Hej, spokojnie. Spokojnie, ona chce się bawić. Hej, mała. Co tam masz? Nic ci nie zrobi. Okej, patrz. Aport, mała. Chyba chcę, żebyś znowu jej rzuciła. Dobra, jeszcze raz. Tak, ale szybko. Spróbujesz? To chyba kiepski pomysł. Ale nie ugryzie mnie, co? Nie, daję słowo. Mogę jeszcze raz? Byłaby zachwycona. Myślisz, że mógłby przekonać waszą mamę? Gdyby go teraz zobaczyła, udusiłaby go własnoręcznie. Ile ci powiedział? Prawie nic. Słyszałam, że wasi ludzie nazywają go Lili. Przez długi czas nie rozumiałam, dlaczego kwestionuje nasze zasady, tradycje. Kiedy powiedział mi, kim naprawdę się czuję, kazałam mu zachować to dla siebie. Miałam nadzieję, że mu przejdzie. Przez chwilę tak wyglądało. A potem zgolił głowę. Jak mężczyzna. Samobójstwo. Więc uciekliście. Najpierw się wydarłam. Zbiłam go. Byłam tak głupia. Hej, mam pomysł. Znajdźmy mu coś fajnego. Chodź.
Dlaczego zrobił to teraz? Znaczy, zgolił głowę. Tydzień temu wyznaczyli mu rolę w społeczności. Chciał być żołnierzem jak ja, ale wybrano go na żonę członka starszyzny. To część tradycji. Biedak. Gdzie jest Santa Barbara? To w Kalifornii. Gdzie jest Kalifornia? To tak, to jest Seattle, a to Santa Barbara. A nasza wyspa? Jest trochę za mała, ale byłaby gdzieś tu. Jak daleko. No. Dobrze. Na pewno coś tu jeszcze zostało. Nie. Znajdziemy coś lepszego niż te koszulki. Może to? Jest świetny. Mel się myli, wiesz. Jesteś dobra. Nie znasz mnie. Trochę znam. Abby, możesz przestać kraść moje rzeczy, proszę? Wybacz, nie wiedziałam, że to wszystko jest twoje. Ta, wiesz. Moje akwarium, moje rzeczy. Żartuję. Wiesz, co chcesz. Ty nie. Widziałeś lewa? Tak. Szedł korytarzem. Okej. Okay. Czy możemy pogadać? Dogonię cię. Okej. Okay. Myślała, że mówię serio. Dzieci są trudne. Tak. Za to ciebie lubią. To teraz do Santa Barbara, tak? Nie mogę. Czemu? Przecież wiesz. Coś wymyślimy. Już za późno. Nie, nieprawda. Słuchaj, wiem, jakie to pogmatwane. Wiem. Ale mamy prawo do szczęścia. Abby. Możemy być szczęśliwi. Słyszałeś? Co on robi? Płynie po nią. Po kogo? Po matkę. Ona go zabije, Abby. Łódź gotowa? Jeszcze nie. Ile to potrwa? Kilka godzin. Kurwa. Odetniemy go. Weźmiemy łódź z przystani. Hej, właśnie przyszła operacja. Nie szkodzi. Jak inaczej go znajdę? Pójdę z tobą. Owen? Płynął na tę wyspę. Właśnie. Nie puszczę jej tam samej. Właśnie, że tak. Mogę pomóc. Tak, naprawiając tę cholerną łódź. Priorytety, Owen. Jara, idziemy.
To przystań. Jak się czujesz? Dobrze. Okej. Czy wilki z tego korzystają? Powinien tam część ludzi. To lecimy do przystani. Okej, to idziemy dalej. Okej, okay, ale... Dobra, gra... Chciałem tak mówić, że a gdzie dokładnie mam pójść, ale gra to mnie poprowadzi na pewno. Tutaj wejdę, czy nie? Nie, raczej nie. A tamtędy, dobra, nieważne. Okej, to wbijamy. Okej, to wchodzimy tutaj. Nie tym razem. Chwilę. Jesteśmy blisko akwarium i słychać strzały. Czy to ten moment? Co to za zadyma tam idzie?
snajper jest kurwa niezły. Co ty tu robisz? Łodzie, mieliśmy dzisiaj szturmować wyspę. I zjawił się ten deszcz. Wysłałem kogoś po pomoc. Wsparcie powinno być w drodze. Powinno. Potrzebuję takiej łodzi. Już. Po co? Spytasz później. No to może pomóż mi go rozwalić. Dobra. Okej, okay, czyli rozwalamy snajpera. Tam jest daleko. Dobra, żyję, spokojnie. Nawet nie muszę apteczki używać. Szybko. Oj. Kurde, daj się ruszyć, gościu. Tędy, dobra. Puste się rozpada! Musimy biec! Rusz się już! Ciekawe kto to? Czy to Tommy? Czy Jesse może? Zastanawiam mnie kto to. Bo raczej nie sądzę, żeby to był jakiś taki totalny random. A, widzi nas. Wabi ich tutaj. Uważaj. No, dzieje się, jest grubo. Muszę powiedzieć, że ten Manny to też dobrze strzela. Szybko! Oh shit.
Fak, 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 zdycham. Dobra. Znowu, nie bym ten, sfailowałem, bo zapomniałem, że nie mam amunicji już w tym karabinie. Przeoczyłem to. Dobra, chwilę. Czy ja mam wszystko zreloadowane? Tak, mam. O, shit, dostałem od tego snajpera, dobra. On pokonał te zombiaki, czy nie? Musimy dostać się do mostu, zanim zwieje. Kurde. On muszę apteczkę zrobić, menu, czekaj. Muszę się wyleczyć, zanim polecimy dalej. Nie mogę się doczekać, żeby go dobrać. Abi, tutaj! Dobra, otwieramy, otwieramy. Nie mógł uciec do mnie. Cholera! Jest tutaj! Ruchy, ruchy, ruchy! Nie mogę odetchnąć! Jeszcze jedna apteczka. Typ mnie teraz strasznie. To jest chyba Jesse, tak mi się wydaje. Splanki go! Ruszamy! Kurwa! Nie ucieknie! Menie. Okej. Okay. Zobaczymy, co się odwali. A to dlatego ona się... Dlatego ona strzeliła Jesse'ego od razu. Manny zginął. Thank you.
Dobra. Lecimy dalej. O, to jest Tommy! Okej. Jesteś cała? Abby? Ta. A ty? Nieważne. Chodźmy po lewej, wracajmy. Chodź, weźmiemy tą łódź. Gdzie teraz? Chodź. Gdzie są wszyscy? Strażnicy? Dobra, więc w tym miejscu kończymy odcinek. No, powiem tak, akcja się zaostrza, bo jeszcze Abby już miała konfrontację z Tomim przez chwilę, który zresztą zlikwidował Maniego, także... Wow, w sensie robi się coraz grubiej, powiedzmy, jak patrzymy z perspektywy Abby, to już widzimy i wiedząc, co już zrobiła Ellie i tak dalej, to naprawdę robi się grubo, więc wow. No, nie mogę się doczekać, co będzie dalej, także dziękuję za oglądanie, zachęcam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie, no i do usłyszenia w następnym odcinku, także cześć.